opętanie czy narkotyki? W sensie, na sam początek od razu powiem, mówię, nie wierzę w żadne opętanie i tak dalej, ale bardzo ciekawe mnie takie akcje. W sensie, moim ulubionym gatunkiem horroru są te horrory z taśmy starej, typu Paranormal Activity czy Grave Encounters, był kiedyś taki film, Blair Witch Project stary, uwielbiam kurde takie filmy. W sensie, one są kiepsko wykonane, bądźmy szczerzy, tam nie ma zazwyczaj nic strasznego, ale sam fakt tego takiego pseudorealizmu jest totalnie zajebisty dla mnie. Niedawno dostałem od jednego z was, od Filipa, kolejne bardzo niepokojące nagranie pochodzące z naszego kraju. Tutaj również, podobnie jak w przypadku ostatniego nagrania z interwencji policji. Ej, ogólnie możemy sobie zrobić taki maraton oglądania takiego gunwa 31 października na Halloweena. I główną bohaterką jest kobieta. Kobieta, która zachowuje się naprawdę dziwnie. To w ogóle nie. Rec był też genialnym filmem, no. Ale tylko pierwsza część, druga już... Druga i trzecia już są... Druga jest jeszcze, trzecia już jest do wyjebania. Ja się, kurwa, boję trochę. Jak on to? Nie, to jest szpanie, no. Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś takie dźwięki wydał. No tak, no. Pole wieciarki przeszły. Ona się w tym doli pod pociąg, nie? Co jest, kurwa, grane, to ja nie mam pytań, nie? Ty, gdzie są psy, kurwa? Nie jestem zadzwonieniem po psy, ale kurwa, w tym wypadku to trzeba, nie? No. A na kto się zadzwoni zaraz? Gdzie są te, kurwy, sokisty, ty? Sokiści. Nie. Zatory to łapali, no. Tak, kurwa, za to się też... Stojąca w oddali kobieta nagle zaczęła wydawać z siebie głośne i nienaturalne odgłosy, zupełnie tak jakby działo się z nią coś naprawdę złego. W internecie pojawiły się pogłoski, że sytuacja miała miejsce w Krakowie, jednak w rzeczywistości nagranie zostało wykonane niedaleko stacji kolejowej w miejscowości Rzepin. A Straż Ochrony Kolejowej, dobra. Co ciekawe, cokolwiek działo się z kobietą, trwało całkiem długą chwilę. Młoda? Głos ma taki młody w miarę. Tak, tak. Na stówę to ta, co tu łaziła przez smata. Ona jak czarownica do mnie wyglądała. Kurwa, co nieuczesana robiła na kolei? W sensie... Przepraszam. Ja chcę zobaczyć, jak psy do niej podjeżdżają i ją biorą, nie? Mhm. Oni się zesrają, nie? Naprawdę. Księdza, po księdza lepiej. A nie po policji. No serio, to nie myślałem, no. Jak z tych filmów. No. I ona, widzisz, jak poszła w tej scenie. Ona bosu. Kurde, ale ludzie stoją obok niej, patrzcie. To dopiero po dłuższym czasie ktoś z obserwujących... Tam był łepek, który to nagrywał, widzieliście? Z bliska, taki w kapturze. Sytuację zadzwonił po karetkę i ostatecznie kobieta została zabrana do szpitala. Niestety aktualnie na temat sytuacji nie wiadomo nic więcej. Możliwe, że kobieta była pod wpływem naprawdę ciężkich narkotyków, możliwe, że po prostu oszalała, ale zawsze jest jakaś szansa na to, że źródłem tego, co się z nią działo, było coś jeszcze innego. Coś dużo bardziej mrocznego. A może to jest OnlyFansiara i miała tą myszkę dowcipną taką, co się zabicy, kurwa, tam lelelelelele, wiesz, co chodzi? I po prostu ktoś za dużo obroty włączył? Oczywiście, jeśli uda mi się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej sytuacji, to na pewno poinformuję was o tym w kolejnych odcinkach. Także obserwujcie kanał. To co, fagata? W sensie Żydy z mózgiem? Nie. Zła decyzja. Myślę, że ta pani ma i tak więcej IQ niż fagata, także spokojnie. Ale... Następne nagranie, które dziś zobaczymy, pochodzi z dobrze nam już znanego kanału Urbex Hill. Dla tych, którzy nie... No fagata to ja nie wiem, kurwa, nie oglądam tego show'a, w sensie mam ją w dupie. To jest osoba, która najmniej mi obchodzi i istnieje. Totalnie mam nią wyjebane. Nie wiedzą, jest to kanał poświęcony Urbexowi, a nie zjawiskom paranormalnym, ale dzięki zapuszczaniu się w przeróżne miejsca, autorowi kanału od czasu do czasu udaje się uchwycić na swoich filmach naprawdę dziwne rzeczy. Ta jednak konkretna wyprawa jest nieco inna. To dlatego, że za namową swoich widzów zdecydował się powrócić do miejsca, w którym doświadczył naprawdę dziwnych zjawisk. Podczas poprzedniej wizyty przekonał się nawet, że to, z czym zetknął się w ciemności, było w stanie oddziaływać bezpośrednio na niego. Tamtej nocy udało mu się nagrać tajemniczą mgłę, najpierw krążącą po pomieszczeniu, a później jakby wnikającą w jego własne ciało. A niedługo po tym mężczyzna poczuł się tak źle, że słaniając się na nogach, zaczął wymiotować i pośpiesznie opuścił budynek.
Jak więc możecie się domyślić, jego kolejna wizyta w tym miejscu również nie była pozbawiona niespodzianek, a nawet można powiedzieć więcej. Od strasznie ciekawy, zajebisty jest film o górach sajańskich. Będziemy oglądać ten film, ja uwielbiam takie filmy. Kiedyś mieliśmy fazę też na Rządnego Przygód, nie? Przecież co oglądaliśmy urbexy i tak dalej. Ale takie gówno, nawet jeżeli jest pseudo wymyślone, to i tak jest zajebiste. Powrót do tego miejsca można uznać za naprawdę złą decyzję. Już nawet gdy sprawdzał różne korytarze, żeby mieć pewność, że jest sam, miało miejsce coś, co szybko przypomniało mu, w jakim miejscu się znajduje. Co ty kurwa pierdolisz? To są potuczone żarówki. Bones are still there. A nie, tu jest coś. Ale to nie jest ludzka kość. W sensie to jest jakiś zwierzak rozjebany, bez przesady. W sensie to jest jakaś miednica, tylko że jakiegoś kurwa kotka czy innego gówna. Nie żarówki, no to coś tam jest potuczone, no nieważne. To jest... Chuj wie co to jest, no mniejsza. Ale tu jest jakaś miedniczka, ale to jest jakiś zwierzak. Albo szczur? Nie, no na szczura to za duże. Jakiś kot pewnie. The fuck? No tam była jakaś osoba, no. Jakaś... Wyglądała jak laska w takiej białej sukience, nie? Coś takiego. Wiem, że zabrzmi to zabawnie, ale ostatnio Gen Z wypuścił film z rozmowy z duchami na urbexie. Całkiem ciekawe to było. Kurwa, Pulcia, przepraszam, ale trochę nie jestem targetem Gen Z. Nie, no to było zbyt... Albo się może wyjebała jakaś belka ze szmatą. Wiecie, to w sensie, że jakaś szmata na belce leżała i po prostu się wykurwiła ta belka. Może tam było jakieś zwierzę, które popchnęło po prostu, usłyszało, że coś jest na dole, speszyło się i wyjebało belkę, nie? To mógł być oczywiście zwykły przypadek, bo sam budynek jest w takim stanie, że po prostu... No, coś się wyjebało. ...spada się w oczach. Ale za to niewiele później, w jednym z pomieszczeń, w którym ustawił kamery, udało się zarejestrować coś naprawdę niesamowitego. W jednym z pomieszczeń udało mu się nagrać coś, co przypomina tajemniczą mgłę, którą udało mu się zarejestrować podczas ostatniej wizyty. To jednak dopiero to, co zarejestrowały kamery pozostawione w piwnicy, było naprawdę imponujące. O kurwa, ty! W sensie, no wiemy, że 90% to jest fotomontaż, nie? Ale sam fakt oglądania takich rzeczy... Tajemnicza mgła, do tej pory kompletnie bezkształtna, wydaje się na kilka sekund przebierać postać przechadzającego się człowieka, a po chwili po prostu bez śladu znika. To jednak było coś, co mężczyzna zauważył, gdy uważnie przeglądał cały nagrany materiał, natomiast chwilę przed pojawieniem się postaci w kompletnie innej części budynku stało się coś tak przerażającego, że nawet sam autor nagrań nie wie, jak to opisać. Sytuacja miała miejsce, gdy Urbex Hill postanowił zrobić sobie krótką przerwę zaraz po dokładnej eksploracji całej. To jest jakiś kanał z urbexami, jakby kurwa, umówmy się widzowie, no takie kanały nie robią, my robią to specjalnie, w sensie... Co? Fejkujesz jeden filmik i kroić karierę. Miałem fakt, że gościu robi kurwa już takie rzeczy, widział i tak dalej, ale się odpierdala. Normalny człowiek by spierdalał, każdy by spierdolił. W sensie, gdyby to nie było sfejkowane, każdy by stamtąd spierdolił 2 sekundy. Thank you.
co to nie by było? Tajemnicza siła z wielkim impetem nagle pociągnęła go na o kurwa, okay. ziemię, co jednocześnie spowodowało utratę przytomności. Mężczyzna ocknął się po ponad 10 minutach, zostawił sprzęt w środku i oszołomiony jak najszybciej opuścił budynek, nie mając pojęcia, co tak naprawdę się stało. I warto tutaj zaznaczyć, że Urbex Hill to człowiek, który mierzy w okolicach 2 metrów i waży blisko 140 kg, więc cokolwiek to było, musiało być niesamowicie silne. No i co, krzesełko spod dupy mu wyciągnęło, czy za kaptur był pociągnięty? Nie. Oczywiście, o ile... W sensie, no to są tak banalnie dosfejkowane, banalne dosfejkowania rzeczy, że to chuj widzowie, nie? Szczególnie, że tutaj, na podłodze, nawet jakby jakiś kurwa sznurek czy coś, to tego nie zobaczysz, więc... bo kamera jest w takiej jakości, że to kurwa nie ma szans. Cokolwiek to było, musiało być niesamowicie silne. Oczywiście, o ile to, co widzieliśmy, jest prawdziwe, ale to pozostawiam wam już do waszej indywidualnej oceny. Obejrzyjcie cały materiał od Urbex Hilla, bo może to wam pomoże ocenić całą sytuację. Niewidzialny przyjaciel czy duch? Ostatnio w internecie pojawia się coraz więcej nagrań, które mogą świadczyć o tym, że nasi najmłodsi w istocie widzą i czują więcej niż my dorośli. Kolejne nagranie jest właśnie jednym z nich. Siedzące w ciemności małe niewinne dziecko zdaje się sprawiać wrażenie, że z kimś rozmawia. Z kimś lub z czymś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć na kamerze, jednak to wcale nie wszystko. No to było paranormalne, chuj. Paranormal Activity, dziecko się wyjebało w podczerwieni, Monka S. Duchy, ala Boga. W pewnym momencie z czymkolwiek rozmawia dziecko, zdaje się je w jakiś sposób atakować, gdy w nienaturalny sposób bez żadnego powodu przewraca się na plecy. Chwilę później dziecko zdaje się być również ciągnięte za nogi, ale to już może moja zbyt wybujała wyobraźnia. Najlepiej będzie, jak w komentarzach wypowiedzą się rodzice. Czy takie zachowanie dla dziecka jest w ogóle normalne? Czy No jak jest, ci dziecko wyjebało siedząc, kurwa? Jeszcze równowagi za bardzo nie łapie? Może na tym nagraniu patrzymy na coś więcej, na coś, czego nie jesteśmy w stanie w pełni zobaczyć. Dajcie mi znać. Gdzie niby było ciągnięte za nogi, próbował równowagę złapać. Niezwykle silny poltergeist. Do kolejnego nagrania nie posiadam żadnych informacji ani kontekstu. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to to, że jego autorowi udało się nagrać niezwykle silną aktywność poltergeista, która z jakiegoś powodu wystąpiła w jego domu. Nie wiemy, co mogło być jej powodem, ale jedno jest pewne. Cokolwiek zrobił autor nagrania, już więcej raczej nigdy nie będzie tego próbował. Monka jest poltergeist mi, kurwa, zainkasował prąd. A wiecie, to jest pojebane? W tym samym momencie zacząłem mówić, co mi robi poltergeist w chacie. Mówiłem, że mam... opętaną chatę, bo mi światła mrygają w domu, bo mi się piekarnik włącza, bo zjeżdża mi biurko czasami, kurwa, matko. No i tak jak powiedziałem, niestety nie mam żadnych informacji odnośnie tego nagrania, ale jeśli ktoś z was wie coś więcej, to dajcie mi znać na maila, bo być może znajdziemy więcej ciekawych nagrań. Mieszkanie zmarłego. Mikol to koreański ghost hunter, który gościł już na naszym kanale w przeszłości. Mężczyzna odwiedza różne opuszczone miejsca w poszukiwaniu co reklama nawiązuje, kurwa, skąd duchy mogą oglądać streama, pojebane. Zawsze warto być blisko lodówki. O. Zjawisk nadprzyrodzonych, ale tak naprawdę stosunkowo rzadko udaje mu się czegoś doświadczyć. Tym razem uzyskał dostęp do starego mieszkania niedawno zmarłego mężczyzny i bez namysłu postanowił wykorzystać okazję. Potencjalnie to tak wam tylko zdradzę, ale... 90% kamienic to są
domy zmarłych ludzi. Także jak byliście kiedyś w kamienicy, najprawdopodobniej byliście w opętanym budynku pojebane. Pojebane. No way. To był kurwa chata Kim Jong-una. Widzicie? Wujo. Wujo, oho. 전화했지 말했어요. 아하하하히. 아하하, 잠깐만. 몸카 S 노잼. 아니 이거 어? 아, to wygląda jak z jakiegoś takiego chujowego horroru budżetowego, nie? Trochę, w sensie jak graliśmy czasami w takie gównowierki, to właśnie tak wyglądała koreańska chata. 누구예요? 뭐라 했어요 여러분들? 들었죠? 잠깐만. 아, 미치겠다 진짜. 돌아버리겠다 진짜. 돌아버리겠다 진짜. 보세요, człowiek. To oczywiście tylko kilka fragmentów, ale jeśli chcecie obejrzeć całość, link znajdziecie tak jak za... No ale jakbyśmy weszli do... Nawet jak to był jakiś kurwa żul, nie? Wyobraźcie sobie, że wchodzicie wieczorem do takiej chatki obsranej, kurwa, w lesie. Jakiś żul tam się czołga. Kurwa Boże, duchy. Zawsze w opisie. A póki co na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wasz czas. Dziękuję również. Wspaniały filmik. Nie zapomnę go nigdy. Chcę zobaczyć więcej. Subskrybuj.